Dobry wieczór, Oliwier Janiak, kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, to jest ten dzień, kiedy wspólnie możemy zrobić wielką rzecz. Cieszy odzew wielu firm, które włączyły się do pięknej akcji TVN Pomagajmy Sobie. I cieszy Państwa, drodzy widzowie, otwartość. Bardzo za nią dziękujemy. Razem możemy nakarmić tych, których nie stać na ciepły świąteczny posiłek. Wystarczy, że będziecie oglądać charytatywny blok reklamowy Dziś po faktach. W pełnej gotowości czeka mnóstwo restauracji, by przygotować jak najwięcej smacznych, ciepłych dań. Razem ze mną cudowna Martyna Wojciechowska, podróżniczka i kobieta, która na pomaganiu zna się naprawdę dobrze. Mam wrażenie, że z niejednego pieca jadłaś chleb, a czy były takie piece w twoim życiu, w których chleba nie było? Nawet bardzo wiele. Zresztą w programie Kobieta na krańcu świata, podróżując na te krańce świata wielokrotnie, przecież widzieliśmy, jak ludzie cierpią biedę i głód. I to jest naprawdę niesamowite, że dzisiaj mierzymy się z tym w Polsce. I wierzcie mi Państwo, że skala tego zjawiska w Polsce jest naprawdę ogromna. Są ludzie bezdomni, są ludzie, którzy potrzebują tego ciepłego posiłku, są dzieciaki w świetlicach, więc to, co dzisiaj możemy zrobić, to podzielić się tym, co wierzę, możemy, czym się możemy podzielić, czyli tym ciepłym posiłkiem. Co więcej, ta wspaniała akcja TVN Pomagajmy Sobie polega też na tym, że jednocześnie dajemy ciepłe posiłki ludziom, którzy potrzebują tego posiłku, szczególnie w okresie świątecznym, co wszyscy wiemy, ale też wspieramy restauratorów, którzy, jak wiemy, podczas pandemii mają naprawdę trudny czas, więc to jest taki pomost, który budujemy pomiędzy tymi dwoma grupami ludzi. I co cudowne, każdy z nas do tego pomostu może się przełączyć, przespacerować nim, przytrzymać go w zależności od opcji. Zaraz Państwu zdradzimy, jak to jest. No, a ty ja nam zdradzi... że w ogóle pomaganie nigdy nie było tak proste. Wystarczy, że obejrzycie Państwo blok reklamowy zaraz po faktach i tym samym przyłączycie się do akcji i tym samym my będziemy w stanie jeszcze więcej tych posiłków ciepłych wydać ludziom, którzy ich potrzebują. Pięknie zabierasz mi pracę i bardzo dziękuję za te informacje, które przekazałaś Państwu. Tak, tak, dokładnie jest tak, szanowni widzowie, oprócz oglądania dzisiaj bloku reklamowego po faktach, można też jeszcze dodatkowo uzupełnić, jeśli pozwolisz, wybrać jedną z opcji, którą widzicie Państwo na dole ekranu w trakcie trwania naszego programu. Martyna Wojciechowska, bardzo dziękuję. Pomagajmy sobie. Dziękuję. Święta muszą być świętami, zwłaszcza wtedy, kiedy czasy są więcej niż skomplikowane, gdy osób potrzebujących pomocy przybywa. O tym, jak bardzo niezbędna jest ta pomoc, doskonale wie Kasia Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery i Mija. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. To doskonała okazja, bo właśnie jesteśmy w trakcie drugiej odsłony akcji, żeby przypomnieć, jak to wszystko się zaczęło. No właśnie, zaczęło się wszystko tak naprawdę na wiosnę, aczkolwiek pomaganie i chęć pomagania w TVN-ie i w Discovery jest bardzo już długo i wiemy o fundacji TVN, ale ta wiosna i to, co się zdarzyło na świecie, było wyjątkowe. I myślę, że w tym okresie pandemii nagle wszyscy się zaczęliśmy bać, bać o siebie, bać o swoich bliskich i trzeba się było zmobilizować. Ta solidarność, pomoc była niezwykle ważna. I stąd zrobiliśmy dość wiele akcji. No, pierwszą naszą taką wielką akcją to był oczywiście koncert dla bohaterów, który miał zasadą było pomoc lekarzom, pielęgniarkom. I też piękne wydarzenie artystyczne. Piękne wydarzenie artystyczne. Niesamowite, wręcz niesamowita mobilizacja wszystkich państwa, wszystkich naszych widzów, którzy wtedy wpłacili pieniądze. Potem pomoc przedsiębiorcom. Pomoc im poprzez spoty reklamowe na naszych kanałach. No i potem uczniom poprzez Korki TV. Teraz jesteśmy świadkami drugiej odsłony. Pani jako spirytus mowę z tego projektu nie ma co ukrywać, za co bardzo dziękuję, że wszyscy też możemy się do tej inicjatywy przyłączyć. Zdecydowała razem z TVN Grupa Discovery, że działamy dalej, że działamy w nowej odsłonie. Działamy dalej. Działamy dalej szczególnie dlatego, że są święta
i że jest tak strasznie dużo ludzi, którzy w tej pandemii nie mogą wyjść z domu, są samotni. My wszyscy się o siebie boimy, boimy się o swoich bliskich, ale mamy tych bliskich wokół siebie, a są ludzie, którzy są sami. Są sami i bardzo często nie mają nawet tego jednego ciepłego posiłku. Z drugiej strony jest branża gastronomiczna, która także przeżywa bardzo ciężki okres. I pomyśleliśmy sobie, że możemy to połączyć, że możemy wspomóc tych, którzy nie mają nikogo, ale także branżę gastronomiczną. Bardzo pięknie dziękujemy także za to, że do tego wszystkiego, do tego pięknego działania i my, proszę Państwa, możemy się przyłączyć. Dziękuję bardzo za rozmowę, za piękny pomysł i za to, że razem możemy działać. Razem z panią Kasią Kieli prosimy o włączenie się do akcji TVN Pomagajmy Sobie. Oglądajmy blok reklamowy Po Faktach dzisiaj. Albo róbmy przelew na konto wspierające akcję. Wysyłajmy SMS-y. Dzięki operatorom sieci komórkowych cały dochód zostanie przekazany na cele akcji. Karmimy te święta naszą dobrocią, proszę Państwa. Pamiętajmy o tym, pomagajmy sobie.